jakoś, proszę Państwa, doczołgałem się do domu i przyniosłem jakieś no, pierwsze rzeczy, które mi wpadły w rękę, czyli wziąłem jakieś jeszcze kutasa takiego większego, wziąłem monitor staszowski, takie pisemko tutaj samorządowe, wziąłem jeszcze jedną piątą klepkę i tą dziurę zabezpieczyłem tak, żeby proszę Państwa, tutaj nikt w tą dziurę nie wdepnął, żeby nie było nieszczęścia jakiegoś, no bo to dzisiaj jest święto demokracji, tam jest komisja wyborcza, a tu jest dziura, a tu jest urząd pracy, a tu jest urząd powiatowy, a tu jest dziura. Ale dziura już jest, jak Państwo widzą, jest zabezpieczona. W monitorze staszowskim tam są zdjęcia jednego tutaj prominenta miejscowego, pana burmistrza Kopcia i innego prominenta już ogólnopolskiego, pana prezydenta, który tutaj odwiedził Staszów i w tym monitorze się znalazł na okładce. No więc ja tak akurat złapałem to i wraziłem w tą dziurę, o, tam, żeby go nie wpadło tam głębiej, bo ta dziura jest głęboka, to trochę muszę wyciągnąć. O. Tutaj takie dwa kutasy też wziąłem, jeden duży, drugi mały i dziura jest zabezpieczona. Także wszystko jest w najlepszym porządku. Ja zgłosiłem tą dziurę w komisji wyborczej, ale tam się dowiedziałem, że ta dziura się nie liczy. No moim zdaniem każda dziura się liczy, no ale... Państwo, ostrożnie, bo tu jest dziura. Ja ją zabezpieczyłem jak mogłem. No i dobrze. Widzą Państwo, głosowałem na bosaka. O, na bosaka, bo skręciłem nogę w tej dziurze, jak była niezabezpieczona. No to tak jest. No. A niech to kopeć ciemny, a niech to batuk świśnie. Dobrze, że teraz chociaż jest zabezpieczona. Ostrożnie, proszę Państwa, bo tu jest dziura. Ja ją zabezpieczyłem. Ja skręciłem nogę i głosowałem na bosaka. Aha. Dzięki temu. Bo na szczęście miałem piątą klepkę. Może Państwu potrzebna jest piąta klepka? Ja tam, no, tu uwaga, bo tam też jest, tam też są dziury. Ostrożnie, żeby nie wdepnąć, bo tu jest dziura w chodniku. Ja ją zabezpieczyłem, widzi pan? Tam włożyłem monitor staszowski, dwa kutasy takie położyłem i piątą klepkę. A może panu piąta klepka potrzebna? Bo jedną mam na zbyciu, jedną tutaj mam na nodze, a jedna jeszcze jest. Proszę Panie, ostrożnie, bo tutaj jest dziura. Ja ją zabezpieczyłem, co prawda, tak prowizorycznie, jak umiałem, tam dwa kutasy takie są, jeden duży, drugi mały, piąta klepka. Ale tutaj każdy patrzy. Każdy patrzy, no. No bo teraz to widać, ale jakby nie było widać, o, ostrożnie, proszę Państwa. No w nocy jest najgorzej, to fakt, no. A ja przed wyborami skręciłem nogę i na bosaka głosowałem. Idziemy na bosaka. Ostrożnie, proszę Państwa, bo tu jest dziura w chodniku. Ja przez tą dziurę głosowałem na bosaka, no. Bo skręciłem nogę, ale teraz ją zabezpieczyłem tutaj kutasami, piątą klepką. Ostrożnie, o właśnie, ostrożniutko. Tu trzeba chodzić ostrożnie. Niebezpieczna dziura, proszę panią, ale dzięki mnie jest zabezpieczona. Ale mój drogi, tu dużo jest dziur. No dużo, no ale to... Ale co będziemy mówić, jak wiesz? A niech to ciemny kopeć, ajaj. Przepraszam, że tak przyklinam, ale no, czasem mnie zaboli. Ja sobie co prawda tą nogę dezynfekowałem, bo tam na bosaka głosowałem i tam jest płyn do dezynfekcji. To mi trochę pomogło. No ale to zawsze to nie to samo, co mieć piątą klepkę. Widzi pani, mam piątą klepkę, tu sobie ją przywiązałem i to jakoś tak razem. O, tam kutasy takie są, widzi pani tego większego, mniejszego? No. I włożyłem też gońca tutaj staszowskiego, o, bo tutaj był pan prezydent kiedyś u nas i powiedział, że tak jak w Staszowie, to marzą w całej Polsce. A to nie możemy, wie pani, to cisza wyborcza jest, nie możemy tak głośno, niech pani mówi cicho. Tyle. Jeżeli pani chce... Tyle zakładów było, nie ma żadnego. Od którego roku nie ma żadnego zakładu? Ja to bym powiesiła. No jest cisza wyborcza, więc niestety nie mogę tego komentować. Nie mogę nic tutaj skomentować. Tylko poprawiam, proszę państwa, ubożenie tutaj w tej dziurze tego monitora staszowskiego, żeby tutaj było widoczne, żeby ktoś nam w dziurę nie wdepnął. Żeby nam ktoś tutaj nie wdepnął w tą dziurę. O, jest goniec. Są kutasy, jeden duży, drugi mały. O, jest piąta klepka, ale to piąta klepka to już jest moja. O, teraz chyba dobrze widać. Znaczy właśnie dobrze widać, że jest dziura. Znaczy, dziury może nie widać, ale dobrze widać, że coś jest i dzięki temu nikt tutaj w tą dziurę, tak jak ja, nie wdepnie w czasie wyborów. Bo ja głosowałem na bosaka. Bo tak mnie noga rwała, że no nie dało rady inaczej. Dziura jest zabezpieczona.
Przed chwilą, proszę Państwa, rozległ się taki trzask butelki, ktoś wjechał na butelkę. Pokażę Państwu, że człowiek pilnuje w jednym miejscu, ale wszystkiego człowiek nie upilnuje, bo tutaj pan wjechał na butelkę. Wjechał pan na butelkę, tutaj była. Wjechał pan na butelkę, niech pan uważa, czy... Ja panu tutaj zdejmę z tego, bo tu się wbiło. Zdejmę panu z opony, mogę wyjąć z opony? Wyjmę panu z opony, o, ale mocno się wbiło. O, ale udało się. O, taki kawałek miał pan w oponie. Tutaj, jak Państwo widzą, też są dziury. Też nie jest lekko tutaj na tym podejściu. No, ten kawałek wrzucę tu na pamiątkę. O! Z opony, wbity w oponę. Ostrożnie, bo tu jest dziura taka w chodniku. Ja ją pilnuję, proszę Panią, żeby nikt nie wpadł. Bo ja głosowałem na Bosaka przez tą dziurę. Bo skręciłem nogę. A ta dziura, proszę Panią, jest potrzebna tutaj w chodniku, ta dziura. Bo ja tą dziurę tutaj, widzi Pani, tak zabezpieczyłem prowizorycznie i pilnuję tutaj ludzi, żeby... Bo ja głosowałem na Bosaka, widzi Pani, o, dzięki temu, że miałem piątą klepkę, to skręciłem nogę, może nawet złamałem, ale sobie zabezpieczyłem piątą klepką i tutaj o, teraz pilnuję. Bo ja na Bosaka musiałem głosować. Tu lepiej boczkiem, o tak. Tak, bo tu jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpiecznie. Tu nie ma poręczy, nie nic, to niebezpiecznie. No, a może pomóc? Może ja pod rękę wezmę? Wie pan, ja ile razy tu idę, to zawsze mówię, że to nie jest odpowiednie miejsce na głosowanie. Zawsze my mieliśmy w szkole numer 2, bo jesteśmy z ulicy Poprzecznej. To nas tutaj wiedzieli. Jak mieliśmy mieliśmy szkołę numer 2 blisko, to nam tu dać. No widzi Pani, jest cisza wyborcza, więc nie mogę nic na to odpowiedzieć. Mogę tylko się zadumać. A co Pan nie może przecież nie załatwić? Ja mogę tylko tej dziury pilnować. Będziesz robić czego? Ja pilnuję tylko dziury. Żeby ktoś nie złamał albo skręcił nogi. Jak? Proszę? Mówię, że ja tylko pilnuję tej dziury. No nic więcej nie mogę zrobić dzisiaj. Tak, tak. Trzeba ostrożnie i pomalutku jakoś to będzie. A ja chodzę o kuli, bo ja miałam nogę bardzo złamaną. Ojejku. Tu zauważyłem, proszę Państwa, że... Pani się złapała tutaj za tą poręcz, a ta poręcz jest też, o widzą Państwo, urwana. O jejku. Bidne miasto, proszę Państwa, widzą Państwo, o. Pani się złapała i to mało się nie przewróciła, no. Ale jakoś doszła, bo to Pani taka o laseczce.